w dniu dzisiejszym wybrałem się, żeby pojeździć sobie troszeczkę po froście niemieckim, a teraz jestem w zasiekach. Zaparkowałem koło tego czegoś tutaj samochód. No, a że lubię urbexy, to od razu skorzystam z okazji i tak na szybciutko pokażę te dwa opuszczone budynki. Widać, że to jakieś niedokończone budowy. I to jest dostępne z ulicy, tutaj normalnie się wchodzi. Także szybko przejdę się, pokażę. Jeszcze tutaj nie byłem, to nie wiem, co ja w środku tu spotkam. Pewnie totalną demolkę i pustostan, kupa śmieci. No ale coś tam przynajmniej nagram. Może coś pozytywnego mnie zaskoczy. No to tutaj jest sam beton. Widać, że to jakaś niedokończona budowa. Ale już szybciutko, a tutaj jakieś pomieszczenia. Górne kondygnacje mnie interesują w tym budynku, bo tam mi schody mignęły. Gdzie te schody ja widziałem? Tu chyba. W tych, tak, tutaj są schody. Budynek bez podbiwniczenia. Tamten drugi, przez który się tam kawałeczek już zdążyłem przejść, cyknąć kilka fotek, to tamten ma piwnicę. No i tam są jakieś artefakty, jakieś stare gazety, generalnie kupa śmieci. Tutaj widać jakaś, o, jest wielka hala produkcyjna, to jakaś fabryka miała być. I ciężko teraz, tak jak się patrzy na to w środku, ciężko zgadnąć, czy to było stare jeszcze po niemieckie, a odbudowywane, czy to jest współczesne. Widać, druga klatka schodowa jest. No to sobie przejdę w ten sposób, przynajmniej będą całe piętra pokazane. Nie wiem, skąd tyle opon tutaj na tym placu, co tu było wcześniej, ale i są jakieś malunki, graffiti, które podkreślam zawsze, że bardzo lubię, jeżeli graffiti jest artystyczne. No te jeszcze powiem, że jeszcze ujdzie. Zaraz zrobię sobie zdjęcia i będę kontynuował. Dobra, jadę dalej już po fotopauzie z tym filmem. No i chyba miałem jeszcze ten obiektyw upaćkany, także wytarłem, teraz powinno być lepiej. Tutaj jest ta hala produkcyjna i ciekaw jestem, co mnie z góry, co mnie tam na samej górze czeka. A to już jest dach, już jest poddasze, widzę. I tyle, co może być, o, rozległe poddasze. Zejdę sobie tam drugą klatką schodową. Tutaj widok z góry na ten teren, ogromny plac, tam już jakiś budynek jest mieszkalny. Tu lepiej widać, bo tutaj jest pusto i tam idę teraz szybko do tego drugiego budynku, żeby film nie był zbyt długi. No i już wchodzę do tego sąsiedniego gmachu. Wejdę piwnicą. Także będzie po kolei co nieco pokazane, a do tamtych garaży bocznych to nawet nie będę się fatygował. Tu może poza śmieciami znajdę jakieś papiery, które mi powiedzą, co to był za budynek. A tu widać lokalsi swoje śmieci z gospodarstw domowych podrzucają. Za takie coś to powinna być kara, kurwa, niewolnictwa. Sorry, że klnę. Ale lepszej kary nie ma. Niech pracuje za darmo na rzecz społeczeństwa, sadzi las albo coś takiego robi, to się nauczy, że się śmieci nie wyrzuca. Dobra, a tutaj mamy relikt przeszłości. Młodzi nie znają. Buteleczki po wodzie grodziskiej. Ale z chęcią bym się napił takiej wody grodziskiej, przynajmniej polskiej. Ta jest o tym, o smaku cytrynowym. Stare butelki od Pepsi. Tutaj jakieś okocim, proszę bardzo, jaka etykieta, i może tutaj będzie rocznik, 95 rok, jak fajnie. I tutaj jeszcze też mamy taki sam okocim, tu mamy butelki po wódce,
wyborowa i tutaj też po wyborowej. No a tam też nie będę sprawdzał. Także tutaj jest takie jedno wielkie pomieszczenie, jakieś gazety, ale to jakieś reklamowe, makro. A tutaj głowy urywa, jest taki przeciąg w tym pomieszczeniu. Wszędzie jest to pootwierane, także ja nawet nie będę robił, jeżeli chodzi o ten budynek, całkowicie zdemolowany, zrujnowany. Tu nie ma nic cennego. Lokalizacji nie będę ukrywał tego miejsca. Podam w opisie pod filmem. No bo ja wiem, potrafię wyczuć, kiedy taką lokalizację można podać, a kiedy nie. W tym wypadku tutaj nie ma nic naprawdę cennego do ukrycia. Nawet całej piwnicy nie pokazuję, nawet tam bez sensu pokazywać całą piwnicę, jak tu jest wszystko podobnie. Ja myślę, że w tym po niemieckiej stronie tam jest mnóstwo tych popuszczanych fabryk. To tam będę miał dużo ciekawsze rzeczy do zwiedzenia. A to, co tak na szybko przy okazji, no szkoda mi też baterii na to marnować. Ale to widać, że coś było tutaj kombinowane, odnawiane. Tutaj jakieś czekoladki. No ale coś nie poszło nie tak z tym remontem. Porzucone, pozostawione. Tu widać, że coś spali chyba bezdomni, bo jakieś są tutaj legowicha porobione. Tam na płocie jest taka wyblaknięta. W zasadzie nie na płocie, tylko sama brama została, tu nie ma żadnego płotu. Taka wyblaknięta jest tabliczka, że teren prywatny, wstęp zbroniony. No jeżeli na kogoś taka tabliczka działa, to gratulacje. Zwłaszcza w takim miejscu, gdzie tutaj już widać nie jeden był. Popalone ognisko, o tu nawet jakieś te skóra dzika, jedna, tu druga, tak pędzem, biegiem, to w pierwszej chwili nie zauważyłem. Jakieś tablice reklamowe, tutaj też kapusta, cytryna. Tu następna kondygnacja będzie pewnie podobna do tej pierwszej. Jakieś były łazienki, płytki jeszcze się ostały, tynki gipsowe, także mogę powiedzieć śmiało, że to już remont był robiony mniej więcej tak lata 2000, no nie wcześniej, bo jeszcze przed 2000 rokiem to tynki gipsowe nie bardzo były w Polsce modne, to raczej, no znam, no chyba w 90. W 2006 roku już tam firma jedna robiła w Zielonej Górze. Ja jestem budowlańcem, no to wtedy tutaj pracowałem u nas i to była nowość wtedy. O, i tutaj jest jakaś kolekcja znaczków takich. A to dziecko jakieś musiało zbierać jakieś znaczki. No tutaj jakiś Batman. No to takie, mnie to akurat nie interesuje, ale Tazos. Star Wars Pocahontas, jakaś kolekcja naklejek. Co tu mamy dalej? Znowu mamy jakieś sanitariaty porozwalane. Tu chyba będzie to druga klatka schodowa. No i świetnie. To nie muszę się tam powtarzać. No i z góry powinien być fajny widok na to, na stację benzynową. I tam jeszcze jakiś taki bar stał. O, i tutaj jest golusieńka, cała kondygnacja. Ale tam jest jakaś tablica informacyjna. Z baru widzę. Menu. Parówka, kotlet, bigos, bar. Dobra, to się nie dotyczy. Bardziej mi mnie interesowała taka, już widać stację benzynową, tu widać ten bar, też niedziałający. Nie wiem, czy to teraz przez ostatnie 2 lata
Chyba tak, te bary poupadały, jak zrobili pandemię. Ludzie to łyknęli jak żaba muł. I teraz taki skutek, że mnóstwo lokali gastronomicznych pozamykane. To już jest dach. Także tutaj mogę jedynie troszeczkę przyzumować. Tam jest Shell. Tutaj jakiś stoi bar opuszczony. Tam już taki komin widać. I to już jest niemiecka strona. I tam dzisiaj właśnie chcę pojechać na eksplorację porobić. No ale jeszcze pokażę te poddasze i będzie koniec tego filmu tutaj. Przy świece. Chociaż jest dzień, ale tam zawsze troszeczkę lepiej. No i jeszcze rzut oka na ten budynek. Na ten pierwszy. Także też jest kawał kloca, naprawdę. Ogromny budynek i to wszystko tak stoi teraz i niszczeje. No i to na tyle tego filmu.